jesteśmy? Ciężko powiedzieć. Niektóre są kapryśne, dobre, a niektóre są w ogóle nieznośne. Kobiety są gorące. No, trudne, bardzo trudne w każdym tego słowa znaczeniu. Ciężkie, uparte i oporne. Jesteście super. Wspaniałe, inteligentne. Potrafią robić dużo fajnych rzeczy. A teraz prawda? Nie potrafią. Są mądre, piękne. Fajne, piękne, miłe, radosne. Wyjątkowe. Nie mogę powiedzieć. Jak są zwariowane? Jesteście, drogie panie, nieznośne, ale bez was jakoś nie wyobrażam sobie życia. Myślę, jak większość mężczyzn w naszej firmie i na świecie. Żona mnie zabije, jak to wszystko powiem. Wieku, jest tyle słów, że nie wiem, które wybrać. No cóż, no gdyby nie kobiety, to na pewno świat byłby gorszy. Faceci chodziliby non stop pijani, zaćpani, szlajaliby się po barach. No dzięki wam po prostu jesteśmy porządni, uczesani, ładnie ubrani, no, umyci, ogoloni. Kobiety są wyjątkowe, cudowne i zmysłowe, ale zarazem bywają niebezpieczne, dlatego noszę kask. Kobiety są delikatne, wrażliwe, piękne, cudowne, pomagają mężczyznom, no i gdyby nie one, to świat byłby pusty. Kobiety są fajne z reguły. Piękne. Wyjątkowe. Wspaniałe. Kobiety są kobietami zaradnymi. Ja uważam, że kobieta jest przepustką i zaproszeniem do szczęścia każdego faceta. Kobieta tak naprawdę jest przyszłością mężczyzny. Bez nich uważam, że człowiek, facet nie istnieje. Ja wiem, kobiety to najpiękniejsze stworzenie, jakie stworzył Bóg. Wspaniałe, piękne. Bardzo ładne i piękne. Piękne. Dobre i uparte. Przede wszystkim uważam, że kobiety są zaradne i zawsze sobie ze wszystkim poradzą. Gdy kobieta zadaje pytanie, wiedzcie panowie, ona już doskonale zna odpowiedź. Wiesz, się nazywa?